Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS, czy to poprzez portal Magicznych Wrót, czy też stronę Tip and the Nation. Pamiętajcie o tym, aby móc korzystać z moich usług, trzeba być osobą pełnoletnią. Nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie, poprzednie wcielenia. W kwestiach zdrowotnych mogę zerknąć, na co warto zwrócić uwagę. Tutaj nie diagnozujemy, nie stawiam kart w historiach zdrady, czy on, ona mnie zdradza, zdradzał i tak dalej, w tych historiach nie chcę zmierzać. Również, moi drodzy, nie sprawdzam do skuteczności leku A od B, od tego są osoby wykwalifikowane, które będą z Wami próbowały, ewentualnie eliminowały to, co nie do końca jest gdzieś tam dla Was korzystne. Cóż dalej, poprzednie wcielenia, nie odpowiadam na dopytania, nie drążę w uprzednio już uzyskanej prognozie. Także, moi drodzy, nie sprawdzam wiarygodności, skuteczności wróżb, bądź też działań osób wróżących wobec Was. Nie chcę wchodzić w czyjekolwiek kompetencje, zatem bardzo proszę o uszanowanie tego. Cóż jeszcze? Wszelkiego rodzaju zasady BHP Tarota również są na dole wypisane, również jest link informujący Was o tym, że jest tam filmik, który gdzieś tam kiedyś popełniłam odnośnie właśnie BHP Tarota. Warto się też z nim zapoznać. Zastrzegam sobie prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi, gdy pytanie nie jest zgodne z zasadami BHP Tarota. Zanim napiszesz SMS-a, przeczytaj informacje, zasady. Pamiętaj o tym, że ja w weekendy i w święta nie pracuję z kartami, zatem też tutaj warto mieć to na uwadze. I teraz tak, aby korzystać z opcji SMS poprzez Magiczne Wrota. Na dole jest link do Magicznych Wrót, tam gdy w niego klikniesz, pokaże Ci się mój profil, a tam będziesz miała widoczny koszt za jednego SMS-a. Jeden SMS to jest jedno konkretnie zadane pytanie. I teraz tak, jeśli chodzi o wysyłanie SMS-ków poprzez Magiczne Wrota, numer 7636. W treści SMS-a INT.254 dalej piszecie IT, później Wasze imię, Wasza data urodzenia, treść pytania. Jeśli w pytaniu jest podane imię, zapytanie o kogoś, to poproszę o imię tej osoby, na przykład, nie wiem, czy ja z mężem się pogodzę, to imię tego męża, bo samo słowo mąż nic mi nie mówi. Jeżeli na przykład pytacie, czy ja i koleżanka się pogodzimy, jak koleżanka mnie widzi, jak szef mnie postrzega, imiona tych osób. A jeżeli posiadacie dodatkowe datę urodzenia, super, jeśli nie, to sobie poradzę. W kwestiach ogólnych, miłość, praca, statusy, w jakich obecnie jesteście, singiel, singielka, szukam pracy, chcę zmienić pracę, czekam na awans, przedłużenie umowy, etc., etc., to pomoże personalizować prognozę wobec stanu aktualnego. I teraz tak, gdy pytanie jest technicznie dobrze napisane, z Magicznych Wrót dostajecie z automatu potwierdzenie, że pytanie zostało przekazane doradcy. Ja, gdy odpowiem na dane pytanie, wysyłam Wam SMS-a zwrotnego z informacją, w którym ta odpowiedź się zrealizowała. Odpowiedzi staram się realizować do 24 godzin roboczych. Jeżeli gdzieś tam coś się, nie wiem, czasem jest tak, że ja SMS-ów nie widzę na przykład i dopiero gdy wysyłam Wam SMS-y wieczorem po realizacji filmu, okazuje się, że tego SMS-a nie było, tego nie było. Nie wiem, od czego to zależy. Czasem tak jest, a czasem po prostu coś pominę. Fakt. Ale na przykład wczoraj nie widziałam chyba 4 czy 5 SMS-ów, dopiero wieczorem, gdy wysyłałam Wam SMS-ki, one mi się ukazały. Nie wiem, z czego to wynika, ale czasem tak bywa. To jest tak jakby takie cykliczne. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tipa, to polecam też osobom, które korzystają z opcji Blika, PayPala, osoby za granicę. Tam macie na dole link. Wpisujecie swoje imię, swoją datę urodzenia, treść pytania. Jeśli o kogoś pytacie, również imię od tej osoby. Jeśli pytacie ogólnie, miłość, praca, statusy, również warto zaznaczyć ramy czasowe, które Was interesują. Pamiętajcie o tym, że układ 12 domów jest teraz w roku. Układ na nowy cykl numerologiczny również jest teraz w roku. Pamiętajcie o tym. Teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tipa, tutaj niestety nie mam możliwości Wam odpisywania, również nie dostajecie informacji zwrotnej, że pytanie zostało przekazane, zatem niestety trzeba sobie poszukać odpowiedzi na pytanie, w którym się filmiku zrealizowało. Ja rzecz jasna
Nie, tutaj nie mam jak Was poinformować, że to w tym, czy w tym filmiku się zrealizowało. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, tarot, numerologia, karty anielskie, rytuały. Będę szła na tipka tutaj. Zaraz postaram się włączyć również podgląd na karty. I teraz tak, przejdziemy do napiwków i zobaczymy, co tu jest. Tu mam od Sandry e-mail. To jest to, co wczoraj myślałam, że nie ma e-maila, a to było po 11 i dziewczyna wysłała mi później. Dzień dobry. Okej. Kim właściwie dla jego osoby jesteś? Dobra, już patrzymy. Nie będę czytać całości, bo myślę, że nie ma takiej potrzeby, a Ty w tym momencie wiesz, komu gdzieś tam będę realizowała tą odpowiedź, prawda? Zatem to też jest taka, myślę, wskazówka. Okej, no dobrze. Mówią się czegoś boi, obawia, ale również gdzieś tam demonizuje wszelkie lęki, bo karta księżyca mówi o tym, że ja się czegoś boję, ale te bóle, lęki gdzieś tam są w głowie i one są gdzieś tam wyciągane na światło dzienne. Jeżeli chodzi o kwestię tego, co on czuje, on jest przyblokowany. On tak jakby nie pozwolił, bo to jest jakby z własnych decyzji, nie pozwolił sercu pójść dalej. Tak jakby on zamknął serduszko w pudełeczku, dosłownie tak. Zatem na ten moment gdzieś tam trzyma Ciebie w swoim sercu, nie, bo on sobie na to nie pozwala. Jakie on tutaj jakby ma zamiary, bo karty pokazują dziesiątkę monet. Dziesiątka monet mówi o tym, że gdzieś tam patrzy w struktury tego wszystkiego. Jesteś dla niego ważną osobą, to mogę gdzieś powiedzieć o tym, owszem, ale serce ma zablokowane i on się czegoś boi. I on może taki troszkę krok do przodu, dwa do tyłu robić i finalnie możesz odczuwać, że on się raczej wycofuje niż zmierza do przodu. Brak określenia się tutaj. Sprawy z przeszłości rzutują na kwestię tejże relacji, czy też tej znajomości. W całej tej historii, tak? I tak, kim dla niego właściwie jesteś? Jesteś dla niego osobą wartościową i ważną, ale on nie będzie potrafił w jakiś ten sposób swoich jakichś na ten moment blokad pokonać. Mam też pokazane, że on będzie się rozliczał z tym, co było kiedyś, bo on potrzebuje tak zwanej kartki papieru, wszystko na pół, plusy, minusy i dzięki temu gdzieś tam to sobie wszystko wyciągać. On też ma takie informacje w dacie urodzenia, jak zbyt duża odpowiedzialność za czyjeś błędy. Stąd może jest to, że on bardziej się może wstydzić za coś, co ktoś powiedział, niż ktoś, kto stoi obok, a on jest na przykład w jakimś towarzystwie. To też z tego też może wynikać, tak? Zatem tak on mi się rysuje w stosunku do Twojej osoby. I teraz tak, pytanie drugie. Czy między Wami jest szansa spotkania w... I znowu są te karty blokady. Jeżeli on nie pokona w sobie tych lęków i blokad, to może się do tego nie dojść. W ogóle on ma taki ciekawy dzień urodzenia, który mówi o tym, że na przykład, nie wiem, gdyby kumpel wyciągał go na basen, nie chce mi się, a w ogóle nie, ja nie pływam, ja się nie czuję dobrze, co ja tam będę robił, a gdy już go tam ktoś na siłę wyciągnie, to bawi się najlepiej ze wszystkich. Ten typ, po prostu tak jakby czasem trzeba go wyciągnąć, wiedzieć w którym momencie nacisnąć tak mocno, żeby on gdzieś ruszył. Tu są blokady z jego strony, które mogą uniemożliwić kontakt
fizyczny między Wami. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. Pozdrawiam Cię. I teraz tak, idę dalej. I teraz właśnie widzę Twojego maila, którego mi piszesz, że nie widziałam pieniędzy, a wczoraj gdzieś tam, nie wiem dlaczego nie widziałyście, a nie widzieliście wczoraj tego filmiku. Właśnie Ci, kochanie, teraz odpisuję. Dobra. Okej. I teraz tak. Dalej patrząc. Dobra. Okej. Idziemy dalej. Tutaj. Pytanie. Witam serdecznie. Proszę horoskop na wrzesień. Sfera zawodowa, finansowa oraz emocjonalna. I tu jest jakby zapłacone za dwie osobne sfery, prawda? Pan Dariusz. Sfera zawodowa, finansowa, jak i emocjonalna. Horoskop na wrzesień 2020. Horoskop na wrzesień 2020. Horoskop na wrzesień 2020. Horoskop na wrzesień 2020. Sfera zawodowo-finansowa we wrześniu, a i emocjonalna we wrześniu. Jeżeli chodzi o kwestię tą zawodowo-finansową, to tutaj będzie troszkę poskakane. Mam pokazane, że jakaś osoba, być może władna, być może ktoś, od kogo ma Pan czerpać inspirację, bądź ktoś, kto miał się gdzieś tam wychylić w Pana kierunku zawodowo, może z czymś nie zdążyć, albo z czymś się nie wyrobić, bądź w jakiś tam sposób nie zrealizować danego zagadnienia. Również tutaj warto zwrócić uwagę, żeby osoby, które czy z Panem współpracują, czy w jakiś tam sposób są nad Pana w historiach tych zawodowo-finansowych, bądź przy finansach w jakiś tam sposób jest Pan zobowiązany do czegokolwiek, żeby nie dać się wpuścić tak zwany kozi róg, bo jest Pan przyciśnięty. I jeżeli Pan znajdzie jakby inną drogę możliwości, to Pan tak jakby czmychnie z tego koziego rogu. Mam też odwrócenie się sytuacji o 180 stopni, dosłownie we wrześniu w historiach zawodowo-finansowych, ale dzięki jakby zmiana przez Pana osoby perspektywie, perspektywa, która pozwoli uzyskać stabilizację. Stabilizację na poziomie finansów, jak i też w kwestiach zawodowych. Jeżeli Pan na przykład pracował u kogoś, a chciałby własną działalność, to też gdzieś tam Pan może widzieć taką szansę, bądź ścieżkę możliwości, bądź uzyskać stabilizację w pracy, bo ktoś Panu też zaufa. Tutaj warto dbać przy wisielcu o płynny przekaz informacji. Bardzo często jest coś przerywane i sprawdzać dwa razy, czy ktoś na przykład dostał SMS-a, maila i tak dalej. Jeżeli chodzi o sprawy te emocjonalne, to tutaj karty pokazują, że jakaś osoba z otoczenia może być powodem, nazwijmy to, takich potknięć emocjonalnych. Ktoś w jakiś sposób nie dotrzyma słowa, ktoś, kto może w jakiś sposób również na temat Pana osoby źle się wypowiadać, będzie trzeba gdzieś tam to prostować. Nie mam zupełnie nowej osoby, która miałaby się tu pokazywać, ale raczej pod koniec września kontakt zdalny, bądź w jakiś ten sposób coś, co generuje kontakt na odległość. Jeżeli jest Pan w relacji z kimś, to ta osoba może się oddalać i możecie mieć kontakt z odległości. Jeżeli będzie Pan gdzieś tam poszukiwał kogoś zdalnie, no to wtedy gdzieś tam ta energia się może tutaj tworzyć jako coś realizującego się w emocjach. Pozdrawiam serdecznie. Mam pytanie od Dagga. I teraz nie wiem, czy to jest Dagmara, czy jakoś inaczej jeszcze. Jest pytanie, jakie uczucia żywi do mnie mąż, moja data i data męża. Nie jestem w stanie postawić kart na tą konfigurację pytania. Nie dlatego, że pytanie jest złe. Nie mam Twojego imienia, tu się mogę domyślać, no i nie mam imienia męża. Ty wiesz, jak masz na imię, ja niekoniecznie. Zatem poproszę o imiona. Uważaj, gdybyś kontaktowała się mailowo, to poproszę o to, aby w mailu było
w temacie napisane, że uzupełnienie danych z tipa to samo pytanie w treści i uzupełnienie. Moje imię, męża imię, żebym ja wiedziała z czego to jest, bo często piszecie tak, hej, to ja, Alicja Janusz, na przykład. W ogóle takich imion nie było, dlatego powiedziałam je na głos, a ja nie wiem od kogo to jest, o co chodzi, czy to jest wczoraj, czy to jest 3 dni, bo czasem po tygodniu się odzywacie, zatem... Wy, jako wy, jesteście jednostką, a ja was mam troszkę. Zatem, abym mogła płynnie przechodzić przez ten proces, pomóżcie mi, aby to płynnie również szło. Anna, tu są 2 pytania. Czy skontaktuję się z ex w ciągu miesiąca? Okej. Czy skontaktuję się z ex w ciągu miesiąca? Czy skontaktuję się co jest przeciw, karta nie, jeżeli zależy Ci, żeby to się zrealizowało, to należy zmienić schemat działań, bo to się w ciągu miesiąca może nie zrealizować, bo coś jest jakby w niemożności, trzeba tą blokadę usunąć. Jeżeli w jakiś tam sposób ex i Ty mu pomagasz, bo różne są historie i tutaj chcę uniknąć, to w jakiś tam sposób w tym czasie tego kontaktu nie ma. W każdym razie nie widzę kontaktu tego osobnika z ex w ciągu miesiąca, jeśli się nie zmieni schematów działań. Gdzie mi się bardziej korzystnie ukazuje pójście do pracy? W Polsce czy za granicą? Pokażcie kartę. Polska czy za granicą? Jaka jest to historia korzystna? Jak byłoby, gdyby wybrała Anna pracę w Polsce, a za granicą? Pokażcie kartę. Jak wygląda Polska? W Polsce jesteś jakby niewidoczna trochę, jakby też również jesteś pokazana z jakimiś blokadami, być może związanych z poprzednich historii. Tutaj karty pokazują, żeby w Polsce mogło to się realizować skutecznie, należy zmienić w ogóle coś w podstawach, być może nawet CV. Karty pokazują znowu, że jesteś niewidzialna i w Polsce możesz być jako osoba, nazwijmy na to tak zwaną doczepkę, tak? Tutaj. Karty też pokazują, że warto uzupełnić coś w dokumentach, bądź jeżeli masz braki na przykład w edukacji, w kursie, to warto też to zrobić. Jeżeli chodzi o kwestie zagranicy, w całej tej okazałości. Nie, zagranica mimo wszystko nie pokazuje się w korzyści jako coś korzystniejszego od historii tutaj pracy. Tu się wydaje być jakby warto z szansą, ale tu jest przeszkoda, a właśnie w aspekcie coś na poziomie komunikacji mi się to rysuje, bądź mentalności. Karty pokazują tutaj, że ktoś Ci może pomóc, wskazać drogę, jak w miejscu, w którym się gdzieś tam funkcjonujesz, ale raczej to są historie rodowe, chyba że się rodziłaś za granicą, to wtedy w miejscu, w którym się rodziłaś, będzie to dla Ciebie czymś korzystnym, bo zagranica pokazuje ciężkość. Pozdrawiam Cię. I pytanie jest tutaj od Mieczynki. Proszę sprawdzić, czy w najbliższym czasie ta osoba wkroczy znowu w Twoje życie. Czy ta osoba w najbliższym czasie wkroczy w Twoje życie? Pokażcie karty. Ta osoba wkroczy w Twoje życie. Czy ta osoba wkroczy w Twoje życie? Czy ta osoba wkroczy w Twoje życie? Okej. Jeżeli nie ma wkraczania w Twoje życie przez jego osobę tutaj, bo ja mam w ogóle pokazane, że jakbyście Wy do historii roku czasu mieli za sobą wszelkie historie wspólne, jakiekolwiek. Zatem, jeżeli Ci na tym zależy, to nie tą drogą kroczysz. I jeżeli w jakiś tam sposób chcesz tego uniknąć, to rób to, co robisz, bo to jest skuteczne. Pozdrawiam Cię. Pytanie od Kasi.
Horoskop na okres od 14 września do 27 września, czyli do tygodnia. Horoskop od 14 września do 27 września. Horoskop Kasia. Kasia. Horoskop od 14 września do 27 września. Od 14 to jest do 20 i tu jest od 21 do 27. I teraz tak, karty pokazują tutaj, że mogą jakieś przesyłki do ciebie nie docierać, zgubić się paczka w jakiś tam sposób. Również możesz unikać jakichś kontaktów z osobami, nie wiem, urzędowymi, czy też zrezygnować z czegoś, jakiejś transakcji być może. Również możesz uznać, że coś nie jest dla ciebie, że to nie twoja jakby historia. Karty też pokazują tutaj, że będziesz w tym czasie również pokonywała jakieś blokady bądź niemożność, bądź będziesz gdzieś tam próbowała zbudować sobie wartość, której potrzebujesz jako ty. Karty też pokazują tutaj, jeżeli szukasz, nie wiem, pracy, to ona będzie. Również mam pokazane jakieś być może zlecenia z daleka, włącznie z zagranicą. Jeżeli w jakiś ten sposób chciałabyś realizować coś związane z pracą, nauką, dokumentami bądź z jakimiś tłumaczeniami, to one się też będą realizowały. W ogóle ten drugi tydzień, 21 do 27 września, pokazuje mi się w bardzo korzystnych barwach. Jakieś intratne transakcje, być może umowy, które dają możliwość pójścia szeroko w świat, ale również tutaj coś przy dzieciach i z dziećmi również związane jest. Jakaś szansa właśnie związana z dzieckiem, przy dziecku, czy też jeżeli chodzi o kwestie zaproszeń, na przykład jeżeli chodzi o kwestie poszerzania, czy to wiedzy, horyzontów, czy też podróży ewentualnej przyszłościowej. Zatem bardzo korzystny czas, również w tym czasie, co sobie zaplanujesz, w jakby dalszej korzyści będziesz odcinała później od tego kuponu. Czyli zrób plan, według tego idziesz, bez chaosu, wtedy to wszystko pięknie płynie. No ten od 14 do 20 może być trudny czasem. Pamiętaj też o tym, że czasem tarot robi takiego psikusa, nazwijmy to czasowego, gdybyś zauważyła, że od 14 do 20 zrealizowało się to, co miało być później, to przygotuj się na to później, że będą przeszkody, tak? Bo czasem tak właśnie to się realizuje i patrzymy całościowo. Jest pytanie od Agaty w mailu, dobra. Proszę nie czytać na głos. Od lat ktoś korzysta, bardzo mi miło. I w 95% rozumiem, dziękuję za to. Dobrze. Oj, chyba nie będzie tak trudno, ale zobaczymy. Okej, dobra. Jeżeli mogę ci podpowiedzieć swoje daty urodzenia tutaj, to u ciebie warto, żeby było wszystko na pół. Czyli wszelkiego rodzaju działania w historiach emocjonalno-związkowych. Czyli nie ma poświęceń, kompromisy, owszem, ale poświęcenia swojej osoby na rzecz drugiej, ale również nie możesz być zbyt terytorialną i tupającą nogą, bo wtedy gdzieś tam ktoś może czmychnąć, tak? Ale zobaczymy, co tu karty pokazują, co, kiedy i jak. I mam tutaj, tak, jeżeli chodzi o kwestię, nie będziesz osobą samotną, ale zanim dojdzie do
tej właściwej, to troszkę gdzieś tam pewnych zdarzeń się również wydarzy. I teraz tak, teraz jeszcze do, nazwijmy to, końca zimy, karty pokazują tutaj, żebyś skupiła się na historiach własnych, a zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie tutaj coś związanego z układem zdrowotnym, układem odpornościowym i sprawami kobiecymi. Nie wiem dlaczego, o to nie pytam, ale karty proszą, żeby te sprawunki jakby gdzieś tam uporządkować sobie i od tego zacząć. Wiem, jak to kuriozalnie brzmi, że pytam o coś zupełnie innego, a karty pokazują to, ma to znaczenie. Również, gdzieś tam, jeżeli chodzi o kwestie związkowe. Jakby do końca tej zimy karty pokazują tutaj, jeśli już to coś w zwolnionym tempie, nic takiego konkretnego. W przyszłym roku również nie widzę historii, która miałaby Ciebie usatysfakcjonować. Tutaj, tu jest 2020, tu jest 2021, tu jest 2022. Karty pokazują tutaj, że tutaj może się sporo dziać. Możesz być zauważana, będziesz rozchwytywana, ktoś będzie chciał inwestować czas, energię w historie właśnie tutaj emocjonalne i ta historia będzie trwała w okolicach dwóch lat, a później stwierdzicie, że jednak gdzieś tam było pięknie, było cudownie, ale nie do końca to jest to i gdzieś tam to się rozchodzi. Później karty pokazują tutaj, że zastanawiacie się, czy aby jednak dobry to był to wybór, czy to była dobra decyzja. I karty pokazują mężczyznę Tobie przeznaczonego na piątą zimę od dnia dzisiejszego. Osoba od Ciebie starsza, osoba, która została przez życie bardzo mocno turbowana, przeciągnięta, przetarmuszona, osoba, która gdzieś tam już straciła jakby nadzieję na to, że ktoś normalny gdzieś tam będzie przy nim. Osoba, która pracuje intelektualnie, która jest intelektualistą, może pracować w historiach urzędowych, administracyjnych, sądowych, nauczycielskich bądź lekarskich. Tutaj mi się to rysuje. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby to osoba była, która się para dziedziną szeroko pojętą medycyny, czyli farmaceuta, lekarz, psycholog. Taka historia mi się tutaj pokazuje przy mężczyźnie, który będzie Twoim docelowym. Pozdrawiam Cię serdecznie. Okej, i mam tutaj pytanie od osoby, która prosi o anonim mail o 11 tutaj. Czy moja relacja jest już definitywnie zakończona, czy może jeszcze zawalczy, czy będzie kontakt? Czy Wasza relacja już jest definitywnie zakończona? Czy Wasza relacja jest już definitywnie zakończona? Czy Wasza relacja jest definitywnie zakończona? Czy Wasza relacja jest już definitywnie zakończona? Czy Wasza relacja jest już definitywnie zakończona? Czy Wasza relacja jest definitywnie zakończona? Powiem tak, w tej formie relacji, która była realizowana, tak. Bo karty pokazują, że będą zmiany w podstawach i będzie inaczej. Zatem jakby nie mam jakby zniknięcia jego osoby zupełnie z Twojej energii, z Twojego otoczenia, ale jakby będzie to zupełnie inna forma relacji, jeżeli chodzi o kwestię jego osoby, ale będzie się to też realizowało raczej poprzez historię. Bo mi się pokazuje, że ktoś coś komuś powiedział, ktoś komuś coś szepnął i to się realizuje. W każdym razie, czy Twoja relacja z jego osobą, jeżeli chciałabyś, nie wiem, byliście relacją damsko-męską, związkową, to tak, ale jakby w innej konfiguracji jesteście widziani, o ile będziesz miała na to ochotę. To, co w ogóle jest pomocne, rycerz monet, karty pokazują, że trzeba gdzieś tam zadbać o to, żeby drugie uważało, że jest wystarczające, bądź podoła tej relacji, bo coś takiego się tu rysuje, bądź ktoś uważa, że nie ma możliwości, za wysokie progi, jak na moje nogi. Jeżeli ten obraz się w jakiś tam sposób zniweluje, to macie szansę. W każdym razie, czy jest definitywnie w formie damsko-męskiej? Najprawdopodobniej tak, bez zmian schematów zachowań, ale gdzieś tam będzie kontakt, ale nie widzę jakby takiej walki o to, jeśli nie będzie zmian w schematach. No,
Tak to podpowiem. Pozdrawiam serdecznie. Idę na magiczne wrota, ale w porę aparat mi tutaj, można powiedzieć, mryga z baterią, zatem ja sobie pozwolę tutaj zamknąć podgląd, zmienię baterię, co by nam już wielokrotnie nie przerywało i wracam do Was. Ok, bateria zmieniona, zatem magiczne wrota, o tu są. Mam kilka pytań i patrzymy. I teraz tak, YouTube, Madziu, czy zostanie, dobra, czy masz lokować uczucia wy, czy masz uczucia lokować wy, czy zostanie, czy jego osoba zostanie, czy jego osoba zostanie, czy jego osoba zostanie. Wiesz co, ja mam wrażenie, że w jakiś ten sposób te jakby uczucia, czy też te emocje nie będą mogły się realizować. Bez zmian w schematach zachowań karty pokazują, że jakby inwestycja uczuciowa w jego osobę, karty pokazują, że nie teraz, nie w tym momencie, jeśli już. Karty, to co pokazują, jeszcze w jakiś tam sposób jego osoba nie będzie gotowa na relację jako taką przez okres co najmniej 2 lat. Jeżeli chcesz czekać 2 lata, to proszę bardzo, nie jest to równoznaczne z tym pytaniem, o które tu nie włączyłam, widzicie? A nie jest to równoznaczne z tym pytaniem, czy on zostanie, bo tego nie widzę, ale ja mam niegotowość poprzez dyskomfort, który on może wnosić w życie osoby, z którą będzie wchodził. Karty pokazują, co pomoże, trzeba cierpliwie poczekać, aż u niego się coś zmieni w podstawach. Wtedy będziecie mieć szansę, jeśli będziecie jeszcze mieli na to ochotę, na tej zasadzie. No. Pozdrawiam Cię. Idziemy dalej. No. I znowu coś tu przy magicznych wrotach nie pyka jak trzeba, ale już mam nadzieję, że tu jest. Okej. Witaj, kochanie moje. Mogę Cię, Agiety, prosić o wróżbę do końca roku. Pozytyw w każdej kwestii. U mnie sprawdza się każde Twoje zdanie. Ściska mocno. Wow, dziękuję bardzo. Już patrzymy. Do końca roku pozytywy w każdej kwestii, do końca tego 2020 roku pozytywy, pozytywy do końca 2020 roku, pozytywy do końca 2020 roku, pozytywy, dobra. Wiesz co, jeżeli chodzi o kwestie pozytywów, to karty pokazują tutaj, że wszystko to, co będzie planowane we wrześniu, nierealizowane na łapu capu, się zrealizuje. Będziesz również w stanie gdzieś tam, jeżeli będziesz miała do podpisania jakieś ważne dokumenty, to jeśli będzie to z głową zrobione, będzie w korzyści. W październiku mi się pokazuje, że jako osoba, za którą się obracają, która się będzie też podobała, ale również i w Tobie będzie taka widoczna, że ach, fajnie wyglądam. Zatem coś takiego. Jeżeli chodzi o kwestię, tu jest wrzesień, październik, listopadzie, karty pokazują tutaj, aby ten pozytyw mógł się realizować, będzie trzeba być konsekwentną, systematyczną. Grudzień, zadbać o spokojny sen, o to, żeby nie demonizować jakichś słów, nie rozdmuchiwać tego, co gdzieś tam mnie się wydaje, że widzę, a wtedy wszystko będzie w porządku. Ale również w pozytywie dziewiątka mieczy mówi o tym, że zakończą się trudne sprawy. Pozdrawiam Cię. Idziemy dalej. Agnieszka, praca i finanse. Szukam aktualnie pracy. Praca i finanse, no ale nie zaznaczyłaś ram czasowych, moja kochana. Praca i finanse. Praca i finanse. Pokażcie karty. Praca i finanse. Praca i finanse. Pokażcie karty. Praca i finanse. Praca i finanse. Jak to będzie u Ciebie?
Jeżeli chodzi o kwestie pracy i finansów, to po nowym roku będą pozytywne wieści. Masz szansę na poprawę, na aktywację zawodową z możliwym gdzieś tam rozwojem. A do końca roku mam tu pokazane jakieś coś raczej doraźnego niż coś stałego tutaj i będziesz mogła liczyć na pomoc finansową osób z otoczenia do końca tego roku. Ale karty pokazują, że tutaj mogą pojawić się jakieś historie zawodowe, a być może nawet dwa takie, nie wiem, do wyboru, bądź coś na zasadzie naprzemiennego, ale karty pokazują tutaj, żeby nie liczyć na stałość, bo możesz poczuć w jakiś tam sposób się niestabilniej bardziej niż jesteś, bo liczyłam, że nie. Jeżeli chodzi o kwestie pracy i finansów, to po nowym roku dosłownie jakby ręką odjął, tutaj się będą kończyły kłopoty i tu, jeśli będziesz już pracowała nad systematyką, nad rozwojem, to i praca, i finanse będą szły do góry z tendencją rosnącą. Zatem tak to wygląda. Pozdrawiam Cię. Okej. Kolejne pytanko. Proszę horoskop na wrzesień. Marta. Horoskop na wrzesień 2020. Horoskop na wrzesień 2020. Marta. Marta. Horoskop na wrzesień 2020. Horoskop na wrzesień 2020. Marta. Wrzesień. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj września, będzie taki troszkę poskakany. Karty pokazują tutaj, żeby we wrześniu skupić się na sprawach materialnych, finansowych, zawodowych, wypracować sobie jakieś plecy być może, bo jeżeli chodzi o kwestię września, karty pokazują tak, jakaś taka niejasna komunikacja w pracy, warto by było coś tutaj doprecyzować. Również karty pokazują tutaj, że jak będzie już skupiona na jakimś działaniu, to żebyś, jak ja to mówię, podniosła troszkę wzrok do góry, bo możesz tak mocno się skupić na czymś, że nie widzisz, co gdzieś tam w otoczeniu funkcjonuje, a później się gdzieś tam zastanawiasz, co mnie i dlaczego ominęło. Zatem, jeżeli chodzi o kwestię września, kontakt z jakąś osobą, która w jakiś sposób może mieć wpływ w historiach zawodowo-finansowych, ale trzeba tutaj jasno się określać, nie błądzić po omacku, bo później jest więcej pracy przez to na tej zasadzie, tak? Karty też pokazują tutaj, że w jakiś ten sposób możesz błądzić troszkę po omacku w tych działaniach i czegoś się też obawiać. W ogóle, jakby wrzesień będzie dużo pracy, dużo działań, dużo możliwości w tejże kwestii, warto by było również zadbać o to, żeby zrobić sobie porządek w głowie w historiach pracy, bo to też nie będzie powodowało tak zwanej bezsenności. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj emocjonalne, to ktoś może chcieć Ci mącić w głowie. Pozdrawiam Cię. Idziemy dalej. No. Agnieszka, proszę o rozkład 12 domów na nowy rok numerologiczny. Nie, 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 nie. Rozkład 12 domów robimy na raz do roku. Na nowy rok numerologiczny robię zupełnie inny rozkład, bo ja to rozdzielam. A jeżeli miałaś rozkład 12 domów robionych wcześniej, no to warto się go trzymać. Jeżeli chcesz rozkład na nowy rok numerologiczny, to jest innym rozkładem, zrobić rozkład 12 domów od dzisiaj do następnego czasu tutaj. Zatem tak, jeżeli miałaś wcześniej rozkład 12 domów robiony tutaj, to... Poczekaj, sobie zerknę, żeby nie dublować czasem, bo nie można mieć rozkładu 12 domów na urodziny, na nowy rok numerologiczny, bo to tak nie działa. Okej, ale czekaj, zobaczę, jakby to, jak ty tutaj masz. Tu nie, tu nie, tu nie. Jest 12, proszę rozkład 12 domów na rok 2020, czyli do końca roku masz rozkład 12 domów tutaj. Zatem tak, bo na rok numerologiczny zupełnie idę z innym rozkładem, także
weź to pod uwagę. Tu było w listopadzie, czyli się kończy za 2 miesiące, do 12 domów mogę Ci położyć, ale pamiętaj o tym, że jeżeli się zacznie nowy rok, 2021, już nie możesz o niego poprosić. Rozkład 12 domów od dzisiaj. Rozkład 12 domów od dzisiaj. Agnieszka. Rozkład 12 domów od dzisiaj. Zwróć uwagę na stany związane z układem hormonalnym, sprawy kobiece, bo mi się pokazują tutaj jakieś możliwe tutaj dolegliwości w tejże sferze. Karty pokazują, żebyś gdzieś tam czuła się zauważana. Czwórka kielichów mówi o tym, że ktoś może odwracać od Twojej osoby głowę, ale również możesz Ty nie zauważać okazji, warto chwytać je tutaj. I teraz tak. I teraz tak, karty pokazują, że w historiach jakby partnersko-związkowych masz szansę kogoś tutaj poznać, tak? Karty też pokazują tutaj, że będziesz gdzieś inwestowała w historiach tych zawodowych. Być może pracowała nad albo własnym projektem po swojemu, bądź na własnym. Znowu mi się pokazują historie związane albo to z układem moczowym, albo sprawy hormonalne, sprawy kobiece, bo to jest jakby wszystko tutaj, w tym miejscu i karty mi to zaznaczają. Zatem coś jest, bo tu karty pokazują, że trzeba by było w to zainwestować. Tragedii nie ma póki co, ale to jest tak, jak jesteśmy przeziębieni, później jest grypa, później zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i tak dalej, żeby to po prostu nie szło. Karty też pokazują tutaj, że jakaś osoba z, nie wiem, rodzinna osoba w jakiś tam sposób mi się pokazuje. Tutaj to jest mężczyzna rodzinny, który albo będzie kontakt zdalny, a ktoś, kto gdzieś tam funkcjonował być może na Twojej płaszczyźnie, być może emocjonalny kontakt zdalny, być może, bo też cesarz może mówić o tak zwanym o ojcu, tak, którym gdzieś tam jest kontakt zdalny, bądź w jakiś tam sposób możecie, jeżeli jeszcze ta gdzieś tam konfiguracja jest możliwa, oddalać się od Ciebie, bądź coś idzie w zapomnienie i teraz to zapomnienie może być dla Ciebie pozytywne, jeżeli na przykład jesteście skłóceni, a bądź w negatywie, jeżeli w jakiś tam sposób wszystko jest ok, to żebyś się nie stracić z oczu, może w ten sposób tutaj się realizuje, ale tak, cesarz zazwyczaj mówi o osobie, z którą się kiedyś funkcjonowało i kontakt zdalny, który się będzie definiował. I teraz te karty pokazują tutaj dużo spraw związanych z pracą, przy pracy, rozwój w tej historii, tak jakbyś miała się skupić na tych działaniach. Również karty pokazują, że jakaś kobieta się będzie bardzo mocno gdzieś tam próbowała do Ciebie dostać, bądź przyjechać do Ciebie. Ktoś z przeszłości, być może koleżanka z przysłowiowej ławki nagle się do Ciebie odzywa. Również karty pokazują tutaj, żeby byś zwracała uwagę na to, co jest jakby w pierwszym momencie niewidoczne. To jest tak, jak ja teraz patrzę do kamery, do Ciebie i nie widzę tego rozkładu i wiele gdzieś tam, póki pamiętam, mogę powiedzieć, że jakbyś mi powiedziała, a Agnieszka, a co tam, jak tam widać tu w tym na przykład, to muszę zerknąć, bo tak nie widzę tego. Karta czwórki kielichów bardzo często mówi, schyl się, a zobaczysz. To jest tak, jak nie wiem, tu mam tą talię. Ja jej jakby powiedzmy mogę nie widzieć, tak? Patrząc tam, wystarczy, że się schylę, aha, jest tutaj. To jest właśnie czwórka kielichów. Odwracamy głowę, czasem chcący, czasem niechcący od rzeczy, które gdzieś tam są przy nas i taką energią gdzieś tam też emanujesz. Przede wszystkim rok pracy, rok rozwoju zawodowego, powrotów osób z przeszłości, ale raczej kobiet mi się tutaj to rysuje. Również mi się pokazuje tutaj, że może pojawić się jakaś nowa osoba, zdalnie poznana, ale również może być kontakt zdalny z osobą, z którą funkcjonowałaś, bądź oddalanie się od jakiegoś mężczyzny rodzinnego, tak? Na tej zasadzie. Karta transformacji, zmian, które gdzieś tam są przy Tobie i w Tobie. Bardzo fajna karta. Zatem tak to wygląda. Pamiętaj, że już na ten nowy 2021 rok ten rozkład nie jest możliwy do postawienia. Pozdrawiam Cię serdecznie. No i teraz nie pamiętam, który to był numerek. Anetka. Hej, czy będzie korzystne dla mnie czekanie na niego? Czy będzie korzystne dla Ciebie czekanie na jego osobę? Czy korzystne będzie dla Ciebie czekanie na niego? Czy będzie korzystne dla Ciebie czekanie na jego osobę?
będzie korzystne dla Ciebie czekanie na niego. Co jest za, co jest przeciw? Karta rada. Wiesz co, karty pokazują tutaj, że będzie to korzystne, ale w zupełnie z jakby inną konfiguracją się to będzie wiązało, niż na ten moment myślisz. Będzie to korzystne z czekaniem na niego, ale zobaczysz inne wartości, których nie dostrzegałaś w sobie teraz. Zatem dlatego no, tutaj to się rysuje. Tu wcześniej co było? To było, dobra. Tu. Prośba, horoskop na pracę na grudzień i styczeń. Liczę w tym okresie na zmianę pracy. Dobra. Ania, grudzień i styczeń. Liczę na zmianę pracy. To już tu mogę dać. Grudzień i styczeń. Horoskop na pracę na grudzień i styczeń. Grudzień 2020, styczeń 2021. Ania, grudzień i styczeń. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo zmiany pracy, jak najbardziej, ale karty pokazują, że przy tych zmianach będziesz się musiała trochę nachodzić i napocić. Bo karty pokazują, dostaniesz szansę, dostaniesz propozycję, ale ta karta, wiecie co, dla wielu tarocistów, super, będzie sukces. Ta karta wnosi owszem sukces, ale ona nie jest sukcesem naznaczona w podstawie. Co to oznacza? To oznacza tyle, że szóstka głów, dostajesz informacje, dostajesz teraz telefon, dostajesz obietnicę zmiany, ale trzeba pilnować kogoś roboty. Czyli miałam już weryfikację od Was, że tak, miałam rozmowę kwalifikacyjną, tak, dostałam szansę i powiedziałeś, że mam tego pilnować. Dobrze, że się odezwałam, bo zgubili moje dokumenty i nie mieli ze mną kontaktu. Zatem tutaj ta szansa jest w dużym prawdopodobieństwie, żeby w grudniu dostać taką opcję. Karty pokazują tutaj, że zmiana pracy się będzie troszkę przeciągała w czasie, ale również ważne jest też to, żebyś Ty o czymś nie zapomniała i z czymś się nie spóźniła, bo wtedy będzie trzeba się tłumaczyć. Tak, jest duża szansa na zmianę pracy w tym czasie. Również możesz mieć propozycję, nie wiem, czy to jakiegoś stażu, czy do uczenia, warto też z tego skorzystać. Pozdrawiam Cię. Okej, tutaj. To było. Okej, i teraz tak, tu. To nie jest na YouTube. Tu. Witaj Madziu, czy do końca września widać kontakt ze strony do mnie? Czy do końca września tego roku jest widoczny kontakt jego osoby w Twoją stronę? Czy do końca września widać kontakt ze strony jego osoby w Twoją stronę? I tu mi karta poszła, tak jakby tak miało się zrealizować, ale zobaczmy. Czy do końca września widać kontakt z jego strony? Tak, końcówka września z początkiem października jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie tak się stanie, że będzie kontakt. Tu jakaś kilka mi spadło. Dobra. Okej, zatem tak. Tu. To nie to. I teraz tak, to było, to teraz to. Anonimowo, na nowy ruch numerologiczny. Co będzie ważne? Dobrze. Co będzie dla Ciebie ważne? Jest to dla dziewiątki numerologicznej, tak? Nowy rok numerologiczny dla Ciebie. Co będzie ważne? Co będzie dla Ciebie ważne? Co dla Ciebie będzie ważne?
Na dzień dobry, z kielichów. A z kielichów mój, pokochaj siebie, ale również w jakiś ten sposób pozwól sobie na uczucia. Uczucia, które być może, jeżeli poszukujesz, to jest to zwiastun, że może się coś takiego pojawić. A z kielichów również mówi o tym, żeby pokochać siebie i to, kim się jest. A karta to, co przeszkadza, uważać na sprawy administracyjno-urzędowe, żeby nie zgubić dokumentów, żeby o czymś nie zapomnieć, jeżeli chodzi o kwestie też dokumentowe. Ale również sprawy urzędowe mogą się gdzieś tam trochę nam gmatwać, tak? Karty pokazują tutaj, że warto dawać sobie szansę na nowe, żeby nie bać się również prosić o, być może o pomoc, czy też wsparcie, jeśli tego potrzebujesz. Karty też pokazują, że będziesz w coś inwestowała, albo w samorozwój, albo w jakąś tutaj rzecz na zasadzie środek transportu, bądź w jakiś tam sposób podróż, która będzie też owocna, bądź rozwój własny, osobisty, tak? Na co masz uważać? Uważaj na niesłowność ludzi, osoby, które dużo mówią, mało się realizują, zwłaszcza na kobiety. Karty też pokazują, będzie tutaj coś dodatkowego w historiach pracy, być może jakieś wybory Cię czekają, bądź zmiany, zamiany. Karty też pokazują, że będziesz miała osobę, która Cię poprowadzi. Osoba, która w jakiś tam sposób wskazuje Ci drogę. Jeżeli będziesz potrzebowała jakiegoś doposażenia finansowego, warto skorzystać z osoby, która się tym zajmuje. Jeżeli w jakiś tam sposób będziesz potrzebowała wsparcia takiego wewnętrznego, również jest taka osoba, która będzie Ci w stanie je dać. To, czego gdzieś tam nie robić. Karta dziesiątki mieczy mówi o tym, że najprawdopodobniej w tym nowym cyklu numerologicznym przyjdzie Ci zrobić coś zupełnie od początku. Bo dziesiątka mieczy jakby nam zamiata pewne rzeczy, a odsuwa zupełnie i musimy realizować i budować coś od nowa. To jest tak, jakbyśmy budowali dom z kart, nie wiem, dmuchniemy mocniej i to się nam burzy i budujemy na nowo, a na nowo wcale nie znaczy, że gorzej, a możemy z większą kreatywnością do tego też podejść. Karty też pokazują tutaj, żeby nie walczyć sama ze sobą, żeby dać sobie szansę i być konsekwentną i jeszcze raz uważać na ludzi z przeszłości, którzy mogą nie być konsekwentni, systematyczni. Zatem tak, z aspektu numerologicznego zwracaj uwagę na to, abyś tutaj zadbała o swoją niezależność. Również będziesz w takim momencie, kiedy warto by gdzieś tam zrobić jakiś transfer w domu, nie wiem, przestawiać meble, jeżeli gdzieś tam miałeś pomalować sufit, to warto to zrobić. Dlaczego? Ano dlatego, że może Ci się wkradać tak zwany chaos, a żeby to oszukać, trzeba tworzyć chaos własny, taki niby nieporządek, porządek, nie wiem, porządki w torebce częściej robić, wtedy nam chaos życiowy się nie wciska, bo wytworzony jest, nad którym panujemy. Pozdrawiam Cię. Dobra, idziemy dalej. Tutaj. Pani Madziu, czy spotkamy się jeszcze z... Czy Wy się jeszcze spotkacie? Pyta Ania. Czy Wy się jeszcze spotkacie? Czy Wy się jeszcze spotkacie? Pani Ania pyta. Ania pyta, czy się spotkają jeszcze? Czy jeszcze się spotkacie? Czy Wy się jeszcze spotkacie? Czy Wy się jeszcze spotkacie? Czy Wy się jeszcze spotkacie? Jest jakaś blokada, blokada w aspekcie albo takich, nazwijmy to, spraw przyziemnych. Tutaj to, co pomoże. Finalnie tak, ale po dłuższym czasie tutaj jest szansa, ale ja nie wiem, czy Ty będziesz chciała później. Bo karty pokazują tutaj, że jakby to się zadzieje jakby w późniejszym czasie, będzie również, będziesz czuła, że gdzieś tam jego osoba się interesuje Twoją osobą, ale finalnie mam to pokazane, że jakby nie do końca Ty później będziesz chciała gdzieś tam realizować się w tą stronę. Zatem jest szansa, a szansa, żebyście się tu spotkali, ale karta znowu to pokazuje, że tak jakbyś Ty doszła do wniosku, że chyba jednak nie. Pozdrawiam Cię. Ostatnie pytanie. Marta, witaj kochana, co mnie czeka we wrześniu 2020 roku? A czy Ty nie pisałaś? Nie, to jest inna Marta, widzicie? Co Ciebie czeka we wrześniu 2020 roku? Marta, co Ciebie czeka we wrześniu 2020 roku? Co Ciebie czeka we wrześniu 2020 roku, Marta?
Jeżeli chodzi o kwestie września, pewne rzeczy, które miały gdzieś tam się realizować, warto nie działać pochopnie, bo dwójka Bułów mówi poobserwuj, nie działaj pochopnie. Czasem jest tak, że ktoś nam coś mówi, mało przychylnego, a my w jakiś tam sposób, no nie wiem, na przykład załóżmy, chłopak mówi, ja idę się spić z chłopakami, a ty będziesz chciała powiedzieć, ale że nigdzie nie pójdziesz. A okaże się, że jeśli będziesz osobą obserwującą, to wcale się okaże, że w ogóle tam nie pójdzie, ani nie wyszłaś na tą złą, która gdzieś tam zabraniała. Zatem tutaj w takich sytuacjach, gdyby się okazało, że coś ci nie leży, warto chwilę poobserwować, bo sytuacja się może sama jakby rozwiązać, tak? Karty też pokazują tutaj, jeżeli gdzieś tam oczekujesz jakiegoś kontaktu osoby z otoczenia, to ten kontakt, nazwijmy to, urywany będzie, tak? Bo karty pokazują, że coś ze spóźnieniem, tak jakby, nie wiem, ktoś się spóźni, ktoś się, jakiś poślizg czasowy, ale jak najbardziej to się też tutaj będzie realizowała. Kontakt od osoby, którą znasz, z którą miałaś też tutaj, nazwijmy to, styczność i ta osoba może się spóźniać, bądź ten typ tak może się też spóźnia. Uważaj też na ludzi we wrześniu, którzy w jakiś tam sposób nie realizują swoich słów, czyli mówią, a mało też działają. Również karty tutaj pokazują, że jeżeli byś chciała inwestować we wrześniu w środek ruchomy, nie wiem, rower, motocykl, samochód, bądź w podróż samolotem, to żeby się wstrzymać we wrześniu, bo gdzieś tam to nie jest korzystna inwestycja w tymże czasie. A jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to zwróć uwagę na nogi i dolny odcinek kręgosłupa, bo się pokazuje jako coś, na co warto gdzieś tam zwrócić uwagę i trochę oszczędnie finalnie do tego też podchodzić. Czy ja mam coś w tak zwanym zapasie? Nie, nie mam nic w tak zwanym zapasie. Zatem na ten moment to wszyscy. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się jutro. Ściskam, całuję, pa, pa.